Patryk Jaki przyzwyczaił nas do dosadnych wystąpień i uderzania prawdą między oczy oponentów. Wybraliśmy najlepsze momenty z debat i przemówień europosła Jakiego w 2022 roku. Jeżeli czegoś zabrakło waszym zdaniem, koniecznie dajcie nam znać. Czy pan zna politykę europejską, która nakazywała Polsce i mówiła tak, nie macie prawa odkrywać kolejnych ścian. Narzucała nam ETS. To było pełno rezolucji, za których głosowała pana partia. Dlaczego za tym głosowaliście? Panu wszystko wyjaśnię. Tylko najpierw niech pan będzie uprzejmy wytłumaczyć nam wszystkim, dlaczego wielokrotnie głosowaliście za tym, żeby Polacy nie mogli odkrywać swojego węgla, nie tylko w rezolucjach, ale również w rozporządzeniach. To trzeba wreszcie zrozumieć. Tusk i jego partia to są niemieckie słupy w Polsce. No po prostu. To są niemieckie słupy w Polsce. I to jest tak, że te dwie wizje państwu mówiłem. Czy jedna wizja ta, że my możemy tam, prawda, mamy realizować wszystkie plany niemieckie strategiczne, no i liczyć na to, że Niemcy nam coś sypną ze stołu, prawda. Druga to jest ta wizja, że my samodzielnie wyznaczamy swoje cele, jest ciężej, ale walczymy o swoją własną podmiotowość. Putin nie jest w stanie prowadzić żadnej wojny bez pieniędzy. Polska ostrzegała was, że jeżeli Unia uzależni się od Rosji, ona wykorzysta te pieniądze w złym celu. I zamiast wstrzymać deal z Putinem, wy co robiliście? Mściliście się na Polsce. Policzyłem. 41 debat i rezolucji uderzających w Polskę w tej kadencji. Między innymi za co? Za nieprzyjmowanie uchodźców. I co dzisiaj powiecie? Pokazujemy wam, czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców, których wy trzymacie zresztą w jakichś upokarzających obozach, a my prosto z granicy przewozimy do naszych domów. Prawie milion takich osób. A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje codziennie ludzi. 600 milionów dziennie. Ale na czym pana zdaniem, na czym, panie pośle, polega łamanie praworządności? Jak pan mi i widzą wreszcie wytłumaczył. W Polsce na czym polega? Ale pan mnie po prostu pyta, jakby pan się tu pojawił dziennikarzem. Ja z panem nie prowadzę polemiki na zasadzie, znaczy, bo... Nie, bo to jest może za trudne pytanie. Ale przypomnę tylko, że pan poseł od tego zaczął. To znaczy, pan poseł powiedział, pan poseł powiedział tak, łamiecie prawo. Tak, przestańcie łamać praworządność. A ja pana pytam, na czym to polega? A pan mówi, no niech pan sam sobie odpowie. Przecież przypomnę, że Ukraina to jest granica Unii, a nie Stanów Zjednoczonych. I tak się jakoś dziwnie składa, że Stany Zjednoczone potrafią tam wysłać broń. A wy co? Przypomnijmy, Niemcy, co obiecaliście? 30 dział Gepard. Do dziś ich nie ma, bo cytuję, okazało się, że nie ma amunicji. Wyrzutnie Mars. Jednak ich nie ma, bo mówicie, że są problemy z oprogramowaniem. Systemy IRIS-T. Brak, bo komplet okazał się niegotowy. Swoją bezczynnością wspieracie śmierć niewinnych dzieci. I wcale się nie dziwię, szanowni państwo, że chcecie potępić dzisiaj Stany Zjednoczone za to, że chcą bronić życia. Godna pożałowania konsekwencja. Wiem, że jestem tutaj w mniejszości, ale chcę państwu zdecydowanej mniejszości. Ale nawet gdybym był tutaj sam, to ktoś musi bronić życia tych najsłabszych. I będziemy tutaj robić do końca, bo jesteśmy za cywilizacją życia, a nie za cywilizacją śmierci. Rosja tak samo jak do Ukrainy ma roszczenia do Polski. I myślę, że na Kremlu muszą mieć niezły ubaw, jak widzą, jak Niemcy rękami Unii Europejskiej atakują Polskę, która najbardziej pomaga Ukrainie. Wy chcecie nakładać na Polskę sankcje, bo my nie chcemy robić wszystkiego tak jak wy. Ale tak naprawdę co my mielibyśmy od was naśladować? Tą obojętność na los Ukrainy? Czy może sami policzyliście, że odcięcie kasy Rosji kosztowałoby każdego Niemca najwyżej 80 euro miesięcznie? I wy mówicie nie. I co, mamy naśladować to skąpstwo i tą znieczulicę? Obiecaliście Ukrainie broń i obiecaliście bezpieczeństwo. Niczego nie dotrzymaliście. I my mamy kopiować to łajdactwo? Czy może ten proputinowski rajd w Berlinie jakoś nigdzie indziej się nie zdarzył? To ma być dla nas wzorem? Od lat nabijaliście Rosji kapsę. I macie teraz efekty. Buczy, gwałty na dziewczynkach, ludobójstwo. Ale wiem, przepraszam, zrobiliście coś. Zrobiliście minutę ciszy. To jest jednak dużo łatwiejsze niż odcięcie Nord Streamu. Wy już przegraliście, bo moralnie jesteście po stronie zła. Całe szczęście są narody w Europie, którym los Ukraińców nie jest obojętny. Takie jak Polska, która bardzo dobrze wie, co dzisiaj Ukraińcy przeżywają. Dlatego, że w Polsce żyją jeszcze ludzie. I have a question to the president of the Venice Commission. As you know, the most important accusation against Poland is the politicized system of appointment of judges. So Judicial Council is appointed by 3/5 of Parliament. And every time I answer that this is exactly the same like in the other countries, like Spain, like Germany. Could you, President, indicate which specific tradition in Germany is better than in Poland? Thank you. And then there's another point that I'd like to comment on in response to what we've heard. And so this question was raised, I think, by a Polish Member of Parliament. They cited one of our reports about democracy. Now, this is some wording that has been used in the past. We don't use it anymore. When I said this in my introduction, in the Venice Commission, we try, because we think this is important when it comes to looking at rule of law. So perhaps we criticize a text, we analyze it, but we try to make sure that we've got a holistic approach to these reforms that would be recommended. So one measure which would be very important. No właśnie, Patryk Jaki, który jest dzisiaj na Marszu Niepodległości. Jak się panu maszeruje, panie europośle? Całkiem dobrze, tak jak co roku biorę udział w Marszu Niepodległości, dlatego że uważam, że wszystkie hasła, które zostały dzisiaj tu wyniesione, takie jak rodzina, czyli symbole, biało-czerwona flaga, przywiązanie czy też duma z polskiej historii, to są te elementy, które warto dzisiaj podkreślać, manifestować. Duże grono osób uważa, że Polacy należą do gorszej kultury i do gorszej tradycji. Ja się z tym nie zgadzam. Tych w Europie tak dużo uważa, tak? Pan też tak uważa, jak rozumiem, tak? Nie, ja tak nie... Pan o KRS, tak? Dobra, skończmy. Pieniędzy nie ma i nie będzie, jak rozumiem. A ja wiem, że pan chce skończyć, bo pan tak trochę chyba nie bardzo rozumie, o co chodzi, bo tak mam wrażenie. Dlatego pan chce skończyć to. Grunt, tak? Że pan rozumie i wszystko dobrze wyjaśnił. Ale... Panie pośle, na koniec, żeby tak optymistycznie zakończyć. Ale to zanim optymistycznie, to jednak wyjaśnijmy. Tak, ja oczywiście niczego nie rozumiem. Pan ma rację. Ale to wyjaśnijmy. Nie, pan ma rację. Ale neo-KRS, dobrze, ale neo-KRS. Dlaczego pan... Znaczy, czy pan wie, na czym polegała zmiana... Panie pośle, ale tam Kamil czeka ze swoimi gośćmi, musimy też im dać trochę pogadać. Ja wiem, bo pan ucieka, bo pan nie wie. Pan oczywiście... Tak, jasne. Pan nie. Ale na czym polegała zmiana? Ja uciekam, ja chcę zakończyć już i chcę pana tylko zapytać... Na czym polegała zmiana? Na czym polega zmiana w KRS? Staliście do kremlowskiego kolaboranta, do Wiktora Urbana, przyjaciela Putina. Pan należy do grupy politycznej razem ze Szyga Hardem Schröderem, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak? A przed chwilą tutaj był Włodzimierz Cimoszewicz, który był kim? Pierwszym sekretarzem komunistycznej Rosji, odpowiadał, był nadzorcą Rosji w Polsce. Jak panu nie wstyd takie pytania zadawać? I to, że pan dzisiaj razem z nim siedzi, Scholz, a kto budował Nord Stream 1 i Nord Stream 2? Która partia polityczna? Wie pan, że bez tego nie byłoby, prawdopodobnie nie byłoby wojny na Ukrainie, bo Putin nie mógłby nas szantażować. A kto obiecał broń Rosji, która nigdy, kto obiecał broń dla Ukrainy, żeby walczyć z Rosją, która nigdy nie dotarła? To przecież kanclerz Scholz z pana grupy politycznej. Moglibyście odłączyć kasę za gaz Putinowi w 3 minuty i postawić na atom i węgiel, którego przecież sami mamy bardzo dużo. Jednak nie chcecie tego zrobić z prostego powodu. Po pierwsze, musielibyście przyznać się do ideologicznego błędu. Drugi powód jest taki, że po prostu fajnie się sprzedaje innym gaz, rosyjski gaz pełen ukraińskiej krwi. I jeszcze bezczelnie twierdzicie, że robicie to dla planety. Przylepiliście sobie ukraińskie wstążki, aby dać ulgę własnemu sumieniu. Jednak nie chcecie wstrzymać kasy Putinowi. A ja zresztą wiem dlaczego. Razem z nimi robicie dalej ogromne deale. I wystarczy spojrzeć na listę firm. Sprawdziłem te największe rosyjskie, putinowskie projekty. Arktyczny LNG, udziałowcy z Francji, Woodstock Oil, udziałowcy z Holandii, Amurski Zakład Przetwórstwa Gazu z Włoch, Zakład Przetwórstwa Gazu w Ustlunga, Gazprom i Niemcy. No i co? Jak tam budujecie, jak tam dbacie o praworządność razem z Putinem i z Rosją? Cenicie sobie bardziej swoją wygodę niż życie ukraińskich dzieci.